witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej Nowej Lewicy. Jak już Państwo zapewne wiecie, 18 sierpnia zostały zatwierdzone listy kandydatów do parlamentu w liczbie 928, w tym nasz okręg 37. Dzisiaj zaprezentujemy kandydatów Nowej Lewicy w tym okręgu. Proszę o zabranie głosu posła pana Tadeusza Tomaszewskiego. Szanowni Państwo, na zewnątrz gorąco, temperatura kampanii też nabiera tempa. Dzisiaj Komitet Wyborczy Nowa Lewica jako porozumienie polityczne Nowej Lewicy, Lewicy Razem, Polskiej Partii Socjalistycznej, Unii Pracy, ale także Strajku Kobiet, Strajku Klimatycznego, Związków Zawodowych i Organizacji Pozarządowych ma swoją drużynę. Drużynę w okręgu konińsko-gnieźnieńskim w okręgu numer 37. Wcześniej porozumieliśmy się w ramach Paktu Senackiego. Partii Opozycji Demokratycznej mają wspólnych kandydatów do Senatu. Chciałem serdecznie podziękować panu Sebastianowi Łukaszewskiemu za to, że był w tym prologu, który prowadził do wyłonienia kandydata na senatora. Liderzy zdecydowali, że to jest pani Anna Majda w tym okręgu wyborczym, ale chciałem serdecznie za to Sebastianowi podziękować. Jaka drużyna jest w 37 okręgu? Po pierwsze, to są autentyczni, lokalni działacze, którzy mają doświadczenie, mają dorobek, mają uznanie społeczności lokalnych. Po drugie, ta lista to parytet. Parytet kobiet i mężczyzn po 50%. Po trzecie, są to ludzie, którzy mają już poparcie społeczne. Sześcioro kandydatów na tej liście to obecni radni, radni gmin oraz radna sejmiku województwa wielkopolskiego. Ta lista to również lista ludzi o wielopokoleniowym charakterze. Są na niej dwie stypendystki ZUS-u, ale są na niej, i to jest naszą wartością, osoby najmłodsze. 22-letnia Wiktoria Miedziak ze Środy Wielkopolskiej i 23-letni lokalny, chwilowo lokalny, ogólnopolski działacz Piotrek Czerniejewski. Szanowni Państwo, więc nasza lista różni się od innych, że nie mamy spadochroniarzy, że wierzymy w siebie, że wytypowało tych kandydatów społeczeństwo oraz struktury partii politycznych i organizacji pozarządowych. Przychodzi więc czas powiedzieć, kto na tej liście dzisiaj tutaj jest obecny. Mam zaszczyt reprezentować się na razie na numerze 1, bo dopóki nie zarejestrowany, to jest na razie. Zgodnie z decyzjami drugie miejsce zajmuje przedstawicielka Lewicy Razem, pani Kamila Kasprzyk-Bartkowiak. Kamila jest tutaj obok mnie. Kamila na co dzień jest aktywistką kultury, wcześniej dziennikarką, osobą bardzo aktywną, jeśli chodzi o Klub Krytyki Politycznej w Gnieźnie, organizatorką wielu przedsięwzięć. Numer 3, pan Piotr Czerniejewski, myślę, że tu w środowisku końskim nie trzeba przedstawiać, ale człowiek, który ma tytuły przewodniczącego. Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta, szefa klubu młodych posłów w parlamencie, przewodniczącego Stowarzyszenia Lokalsi. Więc osoba, która ma dobre przygotowanie, jest aktywnym działaczem. I co warto zauważyć? Żadne z ugrupowań nie ma tak wysoko ludzi młodych przedstawiciela jak Lewica. Numer 4, podobnie bardzo młoda, Joasia Maciejewska z Turku, na co dzień nauczyciel, aktywistka, działaczka organizacji pozarządowych z doświadczeniem samorządowym. Numer 5, Łukasz Dziamara, powiat koniński, Rychwał, przedsiębiorca. Jest Łukasz, chował się za tym. Tak. Chowa za kobietami. Numer 7, znany w waszym środowisku, pan Starówka, Tomasz Andrzej Nowak, radny Rady Miasta, działacz sportowy, działacz kultury. No, gdzie bym nie zajrzał, widzę zawsze naszego radnego, jak stoi pod walącą się kamienicą, jak nie można przejechać, gdzieś coś się dzieje, to zawsze widać właśnie Tomasza Andrzeja Nowaka. Dalej mamy Agnieszkę Niekochańską,
liderkę ruchu kobiet na terenie miasta Konina. Przypomnę, mieszka, pracuje i służy publicznie w Koninie. Również Agnieszko, serdecznie Tobie dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do udziału w tej lewicowej drużynie. Kolejny na liście to pan Marek Jaśkiewicz. Marek jest kierownik firmie komunalnej w Rychwale. Wcześniej też dziennikarz. Tak się składa, że tu mamy znaczną część dziennikarzy, a to nie koniec. Szanowni Państwo, z doświadczeniem samorządowym, ale też społecznym. Na miejscu 17 mamy pana Romana Mańkę. Myślę, że w tym środowisku dziennikarskim również Roman jest znany. Roman powiedział, że chce wesprzeć lewicę, chce powalczyć w powiecie kolskim, ma określony cel. No i muszę się z tym liczyć, że będzie prowadził niestandardową kampanię. W związku z powyższym coś za coś. Jak wspomniałem, to jest właśnie drużyna Okręgu 37, drużyna Lewicy. My będziemy prowadzić kampanię pozytywną. Dzisiaj rozpoczniemy krótkimi wystąpieniami kandydatów, którzy powiedzą o elementach programowych, ale też na poszczególnych spotkaniach będziemy przybliżać ten nasz program. Tutaj przed nami jest fakt mówiący o tym, że my do wyborów przygotowujemy się już cały czas. Po pierwsze, najaktywniejszy klub parlamentarny w Sejmie. Ponad 230 projektów ustaw, 6,5 tysiąca interpelacji, ponad 40 zawiadomień do prokuratury, ponad 30 tysięcy interpelacji złożonych. Po drugie, każdorazowo przedstawiamy nie tylko opinie o tych, którzy rządzą, ale mówimy, jak zmienimy Polskę. Raport o stanie państwa. To jest raport, który mówi o tym, jak dziś wygląda pisowskie państwo, jak chcemy z rekomendacjami, żeby wyglądało po wyborach z naszym udziałem. Po trzecie, mówimy, nie wolno zapomnieć wszystkich tłustych kotów, nie wolno zapomnieć wszystkich tych, którzy łamią prawo, nie wolno zapomnieć o tych, którzy nie przestrzegają konstytucji. Dlatego też przygotowano akta, spisane czyny i rozmowy 8 lat rządów PiS-u, to są gotowe materiały do prokuratury. Wobec konkretnych osób, nie wobec wszystkich, nie ma odpowiedzialności pisowskiej zbiorowej. To jest propozycja mówiąca o tym, że będziemy, jeśli będziemy mieć taką możliwość, wspólnie z innymi partiami opozycji demokratycznej. Co jest naszym celem? Naszym celem jest walka o miejsce na podium. Chcielibyśmy, aby właśnie wspólnie z innymi partiami opozycyjnymi po wyborach stworzyć rząd. Rząd, który natychmiastowo przystąpi do zmiany oblicza Polski, przyprowadzi do Polski między innymi oczekiwane przez samorządy, ale i również przez przedsiębiorców, przez Polki i Polaków pieniądze z Unii Europejskiej, zmieni życie kobiet, wprowadzi nadzieję dla ludzi młodych, jeśli chodzi o pierwsze mieszkanie, podniesie na wysoki standard usługi publiczne. Państwo nie może się kojarzyć z dziadostwem. Urzędnik, pracownik ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy, nauczyciel, to są ważni ludzie, którzy są na pierwszej linii styku z mieszkańcami i usługi przez nich świadczone muszą być na najwyższym poziomie, stąd zaniedbane przez PiS, ta grupa społeczna będzie przez nas dostrzegana i te propozycje, które mamy, wychodzą naprzeciw. Szanowni Państwo, konkurencja jest obok nas. Tak traktujemy partię opozycji demokratycznej. Mamy też i tych, którzy można by było powiedzieć dzisiaj językiem politycznym, że są naszymi przeciwnikami, ale nie wrogami. To nie nasz język. Nasi przeciwnicy to głównie partia rządząca, PiS i tak zwana Zjednoczona Prawica, ale także pewne niebezpieczeństwo, które rodzi się dla naszych tutaj oczach, czyli Konfederacja. Tyle z mojej strony. Ja w tej chwili poproszę o kilka zdań właśnie też z tymi sygnałami wyborczymi poszczególnych kandydatów. Uprzejmie zapraszam, będę tak robił z suwakiem, tak? Czyli Kamila Kasprzyk-Bartkowiak, uprzejmie zapraszam Cię, Kamilo. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym parę słów powiedzieć o świeckim państwie, co jest jednym z punktów wyborczych Lewicy. I jeśli chodzi o świeckie państwo, to chciałabym tutaj zacząć od dwóch cytatów.
Pierwsze to są słowa posłanki Magdaleny Biejat, która stwierdzając, że lewica nie jest przeciwko ludziom wiary, przeciwko ludziom wierzącym, nie jest przeciwko wierze, lecz jest za wspólnotą dla wszystkich, bez względu na to, czy chodzimy w niedzielę do kościoła, czy do cerkwi, czy może do meczetu, czy po prostu idziemy do parku. A drugi cytat, może się to wydać trochę kontrowersyjne, ale są to słowa samego Jezusa, które można interpretować jako taki pierwszy rozdział państwa od kościoła. To jest, kiedy zapytany przez faryzeuszy o to, czy płacić podatki, odpowiedział wprost: oddajcie to, co boskie Bogu, a to, co cesarskie, cesarzowi. Myślę, że możemy, tego się trzymamy i może to być pewna zapowiedź świeckiego państwa. Co do punktów, jeżeli chodzi o Kościół katolicki jako instytucję i jak bardzo jest jakby z państwem, jak bardzo nam często szkodzi, to można powiedzieć, pierwsza klauzula sumienia do kosza. Nie może być tak, że szpitale pojedynczo lub nawet zbiorowo odmawiają pacjentom jakichś podstawowych zabiegów medycznych. Podstawowych zabiegów, na które płacimy ze składek, na które się składamy my wszyscy. Tylko dlatego, że na przykład mają, nie wiem, relikwie Jana Pawła II albo podpisują jakieś umowy z kuriami. I tutaj mam na myśli oczywiście chociażby zabiegi aborcji. Ostatni przykład, jeden z nowszych, historia pani Doroty z Nowego Targu, której odmówiono aborcji, a jej ciąża zagrażała życiu i kobieta zmarła. Stała się po prostu ofiarą jakby niszczącego wpływu kościoła na państwo polskie. Bywa też tak, że niestety farmaceuci też mają problem, zasłaniają się sumieniem, jeśli chodzi o antykoncepcję, o wypisywanie tabletek po. Więc jakby tych przewin jest więcej. I można winić lekarzy, można winić farmaceutów, ale przykład idzie z góry. To ta władza dała na to przyzwolenie, to ta władza, będąc tak blisko z kościołem w takich toksycznych związkach, sprawia, że jest zgoda, właśnie wpływa na nas wszystkich, że jest zgoda, tak jak była zgoda na szczucie na społeczność LGBT+ osób, tak jak była zgoda na brutalność policji w czasie demonstracji. Kolejna rzecz to świecka edukacja, a nie indoktrynacja, czyli po prostu świecka szkoła, mówiąc wprost. Edukacja to również jeden z podstawowych i dla nas wszystkich i gwarantowanych jakby usług publicznych, która też powinna być dla wszystkich, a nie faworyzować jedną religię. Lekcje religii w tej chwili wyglądają tak, że jest jeden światopogląd, jedne przekonania. Są faworyzowane, one nie są oparte na nauce, na wiedzy. Jeśli już, raczej religia w obecnej formie jest trudna do przyjęcia. Na ten temat możemy dyskutować, ale nie tak, jak to wygląda teraz w szkołach. No i na przykład punkty, jeśli chodzi o Czarnka, sam minister Czarnek też na przykład faworyzuje, czyli też krzywdzi naukę polską, na przykład faworyzując czasopisma, które religijne, które nie są gdzieś tam znane, czasopisma niby naukowe, zrównuje z nauką, które gdzieś tam nawet nie są cytowane, a dostają bardzo dużo punktów, dostają fory, dostają granty i tak dalej. Kolejna rzecz to duchowni przestępcy do więzienia. Wprost, po prostu. Jesteś pedofilem, bez względu na to, jesteś duchownym. Idziesz do więzienia, idziesz pod świeckie prawo, jesteś sądzony, a nie, że przenoszą cię do innej parafii, a nie, że na przykład gdzieś tam prawo kanoniczne, czy gdzieś tam ukrywają, tuszowane są te przestępstwa. To jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj także w Koninie, niedaleko Konina, jest Licheń. W 2019 roku, kiedy premierę miał film Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, to tam między innymi wśród oskarżonych pojawił się ksiądz kustosz Makulski. I właśnie, co ciekawe, oskarżony po prostu o przestępstwa seksualne, już zmarły. Ale wcześniej właśnie jego pomnik stanął z papieżem. Ten pomnik, na wniosek samych księży Marianów, po premierze filmu został zasłonięty. A następnie ta postać tego księdza Makulskiego została usunięta z niego. Został sam papież na tym pomniku. To myślę, że jest dość dobitny jakby dowód na to, że jest problem i nawet sam Kościół zauważył, że jest to poważny problem. I trzeba to rozwiązać, osądzić i właśnie, żeby po prostu pod prawo podlegali wszyscy, równi byli wobec prawa. I jeszcze jeden punkt, który myślę, że też jest ważny, to co też nas gdzieś boli, koniec z ekonomicznymi przywilejami dla Kościoła. Koniec z funduszem kościelnym, koniec z ulgami podatkowymi dla kleru, a nawet jeżeli za swoje usługi, czy właśnie przysługi, czy no wiadomo, różne sakramenty i tak dalej, też my płacimy. Idąc do fryzjera mamy kasę fiskalną, idąc do kosmetyczki mamy kasę fiskalną. Na plebanii również, opodatkujmy to wszystko.
No i czy chociażby na jeszcze te pieniądze na termomodernizację. Teraz ostatnio też bardzo dużo obiektów sakralnych skorzystało. To powinno być jasne i zlikwidowany fundusz kościelny, zniesienie tych ulg, więc to byłoby tak pokrótce. Szanowna Kamilo, szanowni przyjaciele, chcę powiedzieć, że pierwszej nie zapowiedziałem, ale pozostałe teraz chciałem powiedzieć w ten sposób. Macie 2 minuty plus 30 sekund, tak jak w Parlamencie Europejskim, bo to jest pierwsza konferencja i my nie możemy całego programu wyłożyć dzisiaj na stół, bo o czym będziemy rozmawiać na następnych spotkaniach. W związku z powyższym starajcie się 2,5 minuty. Proszę bardzo, Piotrek, wiem, że on sobie poradzi. Szanowni Państwo, od 8 lat działam społecznie dla mieszkańców Konina i Wielkopolski Wschodniej. Organizowałem zbiórki na domy dziecka, koncerty młodzieżowe, festyny rodzinne. Walczyłem też o sprawiedliwość dla zwalnianych górników, o tańsze przejazdy autobusem, czy ostatnio ocaliłem drzewa na Kolejowej przed wycinką. Udało mi się zrobić konkretne rzeczy. Między innymi moje autorskie pomysły zostały uwzględnione w unijnym funduszu, który jest przeznaczony dla regionów takich jak nasz, region koniński, region oparty na górnictwie. Podczas mojej działalności chciałem zmienić region, w którym mieszkam. Jednak często odbijałem się od drzwi polityków i polityczek, których nie interesują problemy mieszkańców i mieszkanek naszego regionu. Startuję na posła polskiego Sejmu, ponieważ chciałbym działać realnie. Chciałbym mieć pewne narzędzia do tego, aby jeszcze aktywniej, jeszcze skuteczniej działać na rzecz mieszkańców naszego regionu. Kiedy będą łamane prawa pracownicze, będę interweniował. Kiedy twój pracodawca nie wypłaci ci do 10 twojej wypłaty, będę interweniował. Kiedy właściciel twojego mieszkania będzie chciał cię nielegalnie wyeksmitować, będę interweniował. Kiedy prawa pacjenta będą łamane, będę interweniował. Kiedy prawa uczniów i uczennic będą łamane, będę interweniował. Moje biuro poselskie będzie otwarte na każdą osobę z regionu, aby mogła przyjść ze swoim problemem i poprosić o pomoc. Bo posłowie to nie są tylko maszynki do głosowania. Posłowie powinni działać tutaj lokalnie dla naszych mieszkańców i wykorzystywać możliwości, które nadała im konstytucja, a nadała ich naprawdę wiele. Co najważniejsze, chciałbym, aby nasze problemy, problemy Wielkopolski Wschodniej wybrzmiewały na arenie ogólnopolskiej. Dzisiaj niestety nasz region się zmienia, znaczy niestety, dobrze, że się zmienia, ale musimy wykorzystać te szanse i zastanowić się nad tym, w którą stronę ten region ma zmierzać. Chciałbym interpelować w ministerstwach, w instytucjach centralnych, aby zwróciły uwagę na Polskę powiatową i na taki region jak nasz, region Wielkopolski Wschodniej, odnośnie tego, aby nam pomóc. Pomóc stworzyć nową wizję rozwoju, pomóc nam w tym, aby młode osoby zwłaszcza, ale też inne, nie wyjeżdżały z tego regionu za pracą, za edukacją. Aby tutaj chciano zostawać, rozwijać swoje rodziny, ale także po to, aby seniorzy, którzy już tutaj są, czuli, że to jest miasto, w którym chce się żyć, to jest region, w którym chce się żyć i ich potrzeby są zaspokojone. Startuję w tych wyborach, ponieważ chcę załatwić te wszystkie sprawy. Startuję z hasłem mam plan na przyszłość. Mam plan na przyszłość tego regionu i będę w mojej kampanii, do której obserwowania zachęcam, ujawniał ten plan, w jakim kierunku ten region powinien podążać, abyśmy mogli dalej się rozwijać tak dobrze jak kiedyś. Dziękuję bardzo, zachęcam do śledzenia mojej kampanii. Dziękuję serdecznie, Piotrek. Marszałek Terlecki już by ci wyłączył ten mikrofon, ale myślę, że to jest bardzo dobry początek. Piotrek powiedział o tym, że trzeba być aktywnym, że to parlamentarzyści powinni być aktywni. Tam na stołach położyłem Państwu taką informację o aktywności parlamentarzystów. Nie wiem, czy wiecie, ale taki poseł z Poznania ma 5 wystąpień minutowych w ciągu 4 lat. Inny, który stoi przed wami, 584. Wszystkich aktywności 1800. Tyle, co pozostała 7 parlamentarzystów. To są dane ze strony sejmowej. W związku z powyższym każdy, kto będzie miał inne zdanie, niech tam interpeluje. Joasia Maciejewska, uprzejmie proszę. Dzień dobry Państwu. Powiem tak, już dużo było powiedziane przede mną. Ja dlaczego kandyduję? Przede wszystkim dlatego, że kocham swój kraj. I bardzo jest mi przykro patrzeć, jak coraz częściej, przynajmniej ja i wydaje mi się, że wiele innych osób, czuję się w tym kraju jak intruz. Przykro jest patrzeć, jak jesteśmy obdzierani z godności, z poczucia bezpieczeństwa. Bardzo jest mi bliski problem małych dzieci, rodzin, dlatego że
Ja się nie dziwię, dlaczego na dzień dzisiejszy młode kobiety, nie tylko, bo rodziny, boją się ojcostwa i macierzyństwa. Bo na dzień dzisiejszy niestety opieka przedporodowa, okołoporodowa jest żadna. Będę walczyła przede wszystkim o to, o jak największą świadomość świadomego planowania rodziny, gdyż wiem, co jest przykre, ale takie mamy czasy, niestety coraz więcej dzieci rodzi się z dysfunkcjami, że powiem tak delikatnie. Wszyscy na pewno wiemy, że wiele, wiele wad można usunąć jeszcze w łonie matki. Wiele, wiele wad można usunąć jeszcze wcześniej, jak się kobieta przygotowuje do ciąży, ale niestety zaczyna to być zabraniane, a jeśli jest, jest to ponad próg finansowy wielu, wielu rodzin. Dziękuję. Dziękuję. Brawo, Joasia. Zmieściłaś się bez potrzeby wyłączania. Teraz, tak, tak. Tomasz Andrzej Nowak, pan Starówka. Proszę, na Starówce jesteśmy u ciebie. Dziękuję bardzo. Sobie poprawię może trochę wyżej. Proszę państwa, ja jestem u siebie. Jestem stąd, z dziada, pradziada, ze Starówki. Jestem radnym na Starówce. Jestem już radnym dwie kadencje. Wcześniej kilkanaście lat działałem społecznie. Jestem przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Zostałem też wybrany przewodniczącym Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina. Jestem też wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Konina. Myślę, że moje doświadczenie wieloletnie, też jako samorządowca przede wszystkim, będzie mogło być wykorzystane przez państwa, przez wszystkich tych, którzy na mnie zagłosują. Proszę państwa, nie ma się co czarować. Ja idę, aby zdobyć drugi mandat dla Konina. Tak, żeby był poseł z całym szacunkiem, oczywiście z naszego okręgu, z Gniezna i z Konina, tak jak było zawsze. Był zawsze radny, zawsze poseł z tych dwóch miast i powinniśmy zawalczyć w Koninie o mandat. Ja uważam, że mogę państwu zagwarantować to, że będę o państwa walczył, bo wy możecie mnie bardzo łatwo sprawdzić. Radnego jest łatwo sprawdzić. Byłem najaktywniejszym radnym poprzedniej kadencji. Teraz też jestem najaktywniejszym radnym. Można to sprawdzić po ilościach zabieranego przeze mnie głosu na sesjach, sprawach, które poruszyłem, wnioski, interpelacje, zapytania, które złożyłem i sprawy, które wywalczyłem. Wśród nich jedna z nich to jest ta potężna hala w szkole podstawowej numer 1, która została wywalczona w tamtej kadencji. Chciałem się zajmować problemami takimi, oprócz tych, które już tutaj moi poprzednicy świetni wymienili. Chciałbym też podkreślić, że są bardzo ważne sprawy infrastrukturalne, na przykład to, że ten most, który tam widzimy, cały czas pozostaje, no niestety, nienaprawiony i tak jest od lat, tak naprawdę. Ale też widzimy ten drugi most. Tak, tak. Kazimierza Pałacza. Tak, tamten drugi most to jest mostem, tak, tak. I to jest w czasach prezydenta Kazimierza Pałacza, który jest tutaj zresztą obecny. To jest, proszę państwa, też sprawa tego, że mamy problem z wodą w tej części Wielkopolski. Wystarczy spojrzeć, co jest tutaj we Warcie obok nas. To też są sprawy do uregulowania. Zmagamy się z transformacją pokopalnianą tych terenów. Przeżywamy po prostu społecznie kryzys. Wiele osób z naszego subregionu wyjeżdża za granicę i tak naprawdę dlatego rodziny się utrzymują. Dlatego potrzebne są tutaj dwa mandaty i myślę, że powinniśmy bez kompleksów stanąć i, jak to się mówi, odbudować poparcie lewicy w Koninie, tak żebyśmy byli reprezentowani na co dzień, aby można było tutaj realnie z Konina walczyć i wskazywać nasze sprawy po prostu na bieżąco, a we dwójkę zawsze raźniej i z panem posłem wtedy mielibyśmy więcej do powiedzenia. Także proszę państwa, głosujcie na swojaka, na Tomka Nowaka, ale tego ze Staraka. Dziękuję bardzo. Dziękuję, fajne hasło. Zapraszam serdecznie również Koniniankę Agnieszkę Niekochańską. Szanowni państwo, drogie mieszkanki, drodzy mieszkańcy Konina. W Lewicy jestem od 26 lat, teraz w Nowej Lewicy. Dlaczego? Dlatego, że Lewica zawsze stawiała i stawia na kobiety. Lewica jest prokobieca. Wszystkie sprawy związane z kobietami są dla Lewicy ważne i istotne. Dlatego też zdecydowałam się kandydować w tym okręgu, w okręgu 37. Kobietę należy postrzegać wieloaspektowo. Sprawy związane z kobietami to między innymi
przemoc. Niestety tak jest, że to najczęściej kobieta pada ofiarą przemocy domowej. I tak się składa, że to kobieta często musi opuścić mieszkanie, często nie mając pracy, zabiera dzieci, idzie z przysłowiową torebką, musi wyjść z domu i uciekać, szukać pomocy. Tym chcemy się zająć. Bardzo istotną rzeczą jest zmiana definicji gwałtu. W tej chwili ustawa Nowej Lewicy, przygotowana przez Anitę Kucharską-Dziedzic, trafiła już do Sejmu, niestety leży. Leży sobie i czeka. Czeka na nas, żebyśmy w końcu mogli tą ustawę rozpatrywać, przyjrzeć się jej i wprowadzać ją przede wszystkim w życie. Co ta ustawa mówi? Za czym jest Nowa Lewica? Otóż tak oznacza zgodę. Szanowni Państwo, nie może być tak, że ofiara gwałtu, najczęściej kobieta, zgłasza się na policję, a robią to kobiety rzadko, ponieważ się boją, ponieważ się wstydzą. To policja ją przesłuchuje, jak byłaś ubrana, czy miałaś krótką spódniczkę, czy długą spódniczkę, jak się zachowywałaś, czy piłaś może alkohol, a jak się poruszałaś. Szanowni Państwo, tak nie może być. Gwałt jest gwałtem. Tylko tak oznacza zgodę. Kolejną ważną sprawą dla kobiet, a tutaj również dla młodych, małych, młodych dziewczynek, młodych dziewcząt, młodych kobiet, jest bezpłatna i dostępna antykoncepcja. Jest to bardzo istotne dla młodych dziewczyn wkraczających w dorosłe życie seksualne. Jak to zrobić? Uczyć również w szkołach, tak? Młode kobiety, młode dziewczyny, czym jest seksualność. Nie można się tego tematu bać. To jest temat, który nam towarzyszy w życiu. Szanowni Państwo, sprawa aborcji. Temat trudny, ale jakże ważny i istotny w obecnych czasach. To kobieta i jej partner, czy to jest mąż, czy partner, z którym kobieta spodziewa się dziecka, to ona i jej partner mają prawo decydować, kiedy zakładają rodzinę, czy chcą mieć dziecko, czy nie. Jesteśmy za prawem do aborcji. Szanowni Państwo, kolejnym tematem, który jest ważny dla lewicy dotyczącym kobiet, są sprawy zawodowe. Kobiety niestety cały czas pokutuje coś takiego, że kobiety na tych samych stanowiskach, które zajmują mężczyźni, zarabiają mniej. Dlaczego? Dlaczego kobiety, które często mają lepsze, wyższe wykształcenie niż mężczyźni, mają problem z awansem zawodowym? Tak też nie może być. Tym między innymi również zajmie się Lewica. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i drogie mieszkanki Konina, zachęcam do głosowania. Agnieszka Niekochańska. Szanowni Państwo, jeszcze dodam. Wszyscy się biją o jedynki, a ja mam dwie jedynki. Numer 11. Brawo, Agnieszko. A propos tych jedynek, to powiem Wam z własnego doświadczenia. Zawsze mówię wszystkim osobom, którą mówię jedynka, dwójka, trójka, mówię tak. Liderzy partyjni ustalają jedynki, ale wyborcy dokonują wyborów. I z tym należy się po prostu liczyć. Drugi raz mam jedynkę na 7 startów. Roman Mańka. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. I powiem szczerze, dziękuję Panu posłowi za to, że dyscyplinuje tutaj nas w mówieniu i przywołuje przykład marszałka Terleckiego, bo to dobrze oddaje istotę dzisiejszych czasów. To, co mi się dzisiaj najbardziej nie podoba, to właśnie to, że wymaga się od ludzi, żeby wszystko było krótkie, żeby wszystko było płytkie,